Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Ori and the Will of the Wisps. Mimo iż pokój obok cały czas jest grany Blind Forest, o dziwo, myli mi się to teraz mniej. Tak więc, hej, kontynuujmy zabawę z naszym małym szczuropodobnym koteczkiem i co? I spróbujemy tutaj coś zrobić. Ostatnio udało mi się cudem rozkminić tą całą zagadkę, która się tutaj znajduje. Tutaj oczywiście coś zepsułem, ale myślę, że dam radę. I myślę też, że mniej więcej o to chodzi, żeby tutaj, cyk, przyspieszyć w taki sposób i damy radę chyba wyjść. Coś tutaj było do znalezienia, z tego co pamiętam. Nie jestem pewien co, jak i gdzie. Tam jest jakaś runka, ale widzę, że też mamy tutaj przeskok tutaj. O Jezus Maria, tutaj to chyba muszę... Raz, dwa, pyk! Oj, no dobra, mamy ją, nieważne. Troszeczkę z turbulencjami, ale udało się zdobyć runkę. To mogę też, widzę, rozwalić, co da mi dostęp do... Do tego miejsca. Okej, okay, jak miło. Mamy skrutasa, gdybyśmy tylko chcieli z niego skorzystać. Nie mylić z kutasem, ponieważ to coś zgoła innego. Co mamy tutaj? O, mogę... Aha, i w ten sposób... czyżbym mógł sobie jakoś przyspieszyć? Okej. Okej, mogę się podwyższyć chyba, przez co wylecę naprawdę wysoko, a jak zrobię tak, to mogę zrobić cyk, cyk, cyk i jestem już tutaj u góry. Jak miło. Tylko co ja mogę zrobić dalej w takim razie? Tam mamy jeszcze jedną runkę do zdobycia. Tutaj widzę, że muszę... Ała, chyba uważać. Gdzie mnie to zrzuci? Dobra, to mnie zrzuci w taki sposób tutaj. Okej. Okay. Ajajaj, nie chcę zginąć, naprawdę. Ała, taką frajerską śmiercią. Dobra, tutaj lecę po prostu z góry na dół. Jo, okej. Okay. Nie jest to takie proste, jakbym chciał, ale dobra, mamy to ogarnięte. I pyk, idę w bok. Ja sobie przejdę tutaj... Tego typa mogę, myślę, jego własnym pociskiem rozwalić, jeśli tylko trafię. O ty! Jebańcu, co ty sobie wyobrażasz w ogóle? O cholera jasna, dokąd ja lecę? Dokąd ja lecę? Chcę lecieć w dół, tutaj mam spokój. Okej, okay, obie runki zebrane. Tak więc chyba nie jest aż tak źle, tak mi się wydaje. Tam przeleciałem, tam przeskakałem. Co jeszcze możemy tutaj zrobić w takim razie? Tam na dół muszę jakoś zeskoczyć. No dobra, to lećmy na dół. Gdzie mnie ten teleport zaprowadzi? Okej, okay, jestem tutaj. Tutaj wydaje mi się, że lecę tak, jestem w tym teleporcie. Możemy ruszyć jakąś dźwignią. Co zrobi dźwignia? Uuu, shit! No dobra, całe pieprzone drzewo się przesunęło. O, teraz może jego użytek będzie sensowniejszy i pozwoli mnie to gdzieś wyżej wydumlić, że tak powiem. Wydumlenie, profesjonalny opis. Dobra, czy tutaj chodzi o to, żebym ja się znalazł tu? No, nawet jeżeli nie, to nie jest to w sumie ważne w tej chwili. Udało mi się stamtąd wyjść, tak więc cokolwiek mnie doprowadzi do sukcesu, wiecie, cel uświęca środki. Nawet jeżeli zrobię to w jakiś straszliwie zdzbaniony sposób. Mapa mi się tutaj teraz pozmieniała. Kompletnie nie pamiętam, które teleporty dokąd mnie tak naprawdę zaprowadzą. Ała! Okej, okay, mniej więcej o to mi chodziło. Ja chciałbym wyjść tam do góry, tylko jak ja mogę tego teraz dokonać? To jest moje pytanie. Tutaj spadnę po prostu na dół. Gdzie mnie to zaprowadzi? Uuu, to jest dokładnie to, czego teraz potrzebowałem, bo idę tak, tak i cyk, proszę bardzo. Tutaj sobie trochę many mogę zdobyć i mamy też nowy kamień. Co on robi? Odbijaj pociski podczas ataku wręcz. Oh, shit! To może być naprawdę niezłe. Naprawdę niezłe, ale nadal nie będę zmieniał mojego buildu obecnego. Nazwijmy to buildem, bo w sumie jest to buildem. A, i przemyślę sobie później, czy chciałbym coś więcej z tym zrobić. Czy ja tam dam radę przejść? Mam wrażenie, że ta gra mi jakoś sugeruje, że powinienem chyba dać radę? Nie wiem, wejdźmy tutaj. Czy to dam radę zniszczyć? Nie. A jest pokazane, jakby tutaj ściany nie było. Halo? Halo, o co chodzi? A nieważne, tak czy siak, zebrałem te runki z okolicy. Wydaje mi się, że powinienem być teraz w stanie wrócić tam, gdzie to się ogólnie znajdowało. Pyk, frajerze, do widzenia, nie będziesz mnie tutaj denerwował. Lecimy do góry, cyk. Wow, okej, okay. Wszystko mnie tutaj chce zabić. No, non-stop cały czas. A pieprzone pająki jeszcze mają niecne taktyki unikania moich pocisków. Raz, dwa, trzy, cztery. I zbieramy tą tabliczkę. Do czego mnie ta tabliczka doprowadzi? Nie mam zielonego pojęcia, po co ją w ogóle zbieram, ale ewidentnie ona była celem wszystkiego, co tutaj robiłem. To sobie chcę dziabnąć, żeby mieć manę. Co to będzie? Znaleziono nowy przedmiot związany z misją, jest pokryty dziwnymi znakami. Misja zaktualizowana, wróć do toka. No dobra, toku. Toku, ty tłumoku. Kurwa, on mi tak pomaga, ja go tak wyzywam. Niemiło trochę z mojej strony. Gdzie ja teraz się znajdę? Chyba muszę iść na lewo, tak mi się wydaje? O Jezus Maria. Pieprzone pająki, ty zdychaj. Uż!
Okej, ten jeszcze eksplozję robi. O nie, nie to chciałem zrobić. Gdzie mój młot? Ja polubiłem trochę tego młota, muszę przyznać. Ale nadal, najfajniejszą taktyką na załatwianie przycisków przeciwników jest po prostu odbijanie w nich ich własnych pocisków albo wybijanie się z nich, żeby wdupcić ich na kolce. Ulubione, naprawdę. Nie ma lepszego sposobu na załatwianie przeciwników niż takie właśnie cuda. Tutaj będą kolejne te takie frajerskie chmury, które mi pomogą wejść na górę? O, niekoniecznie. Jak ja mam tam się dostać teraz? No dobra, mogę cały czas się wybijać z tego, co ten będzie we mnie strzelał. Ale on za rzadko strzela, żeby to było sensowne. Jo, tutaj? Ty, dobra, bo ja dam radę takie cuda tutaj robić. Po prostu sobie wyjść krok po kroku. Okej. Niełatwe, ale do wykonania. Strasznie głęboka dziura. Bardzo niemiło, ale jesteśmy tutaj. Dobra, panie Toku. A więc sobie zagram na tym teraz. Słuchaj, ach, jesteś z powrotem. Masz ze sobą tabliczkę? No, to wskazówka do odczytania kamieni. Dobrze by było mieć to wcześniej, hm? A teraz nieważne. Wszystko zapisane jest w SPAK. Cóż to bezużyteczne? Ha. W SPAK powiadasz? O, jeszcze dostałem... No, największe skupisko blasku. 3600! Ale bogactwo. Ale czekajcie, wszystko jest zapisane w SPAK. No to chyba tylko jedna rzecz mi tu do głowy przychodzi. W SPAK zagrać te same kamienie, które zagrałem wcześniej, czyli długi, krótki, długi, średni, średni, krótki, długi. No dobra, okej. Drugi, długi, krótki, długi. Jeszcze raz. Długi, krótki, długi, średni, średni, krótki, długi. Dobra, spróbujmy. Okej. Dobra. Długi, krótki, długi. Teraz średni dwa razy. Okej, i teraz krótki i długi. Mamy to, ty! Proszę bardzo, muzyczne zagadki okazuje się. To jest mój chyba konik. Może ja powinienem do szkoły muzycznej się wybrać. Co wy na to? Relacja z nauki w szkole muzycznej w wieku 27 lat? Jo, co to będzie? Przyjmijmy światło, jasne. Nie było tutaj jeszcze światła, którego przyjęcie miałoby negatywny efekt, więc zajebiście. Światło przodków, światło pradawnych duchów napełnia cię mocą ataki 25% więcej obrażeń. No. A to mam nadzieję, że wszyscy malkontenci, którzy uważali, że nie dam rady, są w tej chwili zadowoleni. Proszę bardzo. No zajebistym to trzeba się urodzić. Nie ukrywajmy tego, że jednak to mi się chyba udało. Dobra. Wydaje mi się, że mogę realizować w takim razie mój plan, który sobie wcześniej już wykoncypowałem. Związany z tym, żeby iść do proszę państwa, wodnej krainy. Tylko czy mi się opłaca tędy w ogóle wychodzić na górę? To mnie tak zastanawia. Być może? Tutaj mam wrażenie, jest jakaś taka jedna ścieżka, której przedtem nie przebadałem i ona może być ciekawa. Tutaj nic nie przewalczę, na razie i tak muszę pójść tutaj na prawo. Nic się tutaj już nie kryje, przynajmniej nie w tej chwili. Ale mogę polecieć tak, tak. Wow, okej, dobra, czuję dzisiaj jakiś flow tego mojego poruszania się. Ale nie będę może za bardzo się na razie jeszcze chełpił tym, bo zaraz coś pewnie tak dokumentnie spieprzę, że potem będę żałował, że mówiłem jakiekolwiek pochwalne rzeczy wobec samego siebie. Dobra, tutaj w prawo, tutaj cyk, tyk, jestem tu i tu. Boże, jak ja lecę! Lecę jak szalony! Zawijam kiece i lecę, moi drodzy. Tutaj mamy jakąś dźwignię i nowy kamień do odblokowania. A czy ten kamień będzie na przykład schowany gdzieś tu? O, pieprznego żuka muszę chyba się pozbyć tutaj, co? Okej, dam radę go, myślę. O właśnie, ach, cholera jasna. Prawie mi się to udało. Muszę w niego tylko trafić. No, gówno mi to dało ostatecznie. Ale myślę, że o to chodzi. Nic z niego mi do głowy nie przychodzi. Nie zaatakuję go inaczej jak spod spodu. Tylko muszę jeszcze trafić, ale ten jebany, kurwa, szczelający pająk mnie tutaj denerwuje przy okazji. Ty, won! Umieraj! Nakazałem ci, umieraj. O, właśnie o to mi chodziło. Żuczku, halo żuczku, uś! Proszę bardzo, to może być jakiś sposób, albo może po prostu go tutaj zbejtuję i zacznę go bić. Chyba, że to o coś całkiem innego chodzi. Nie jestem pewien, co mi to dało. Okej, teraz się widzę, pojawił wąż. Nie wiem, nie jestem pewien, czy powinienem był to robić, co tutaj robię teraz. Jak ja tutaj morderstwo uprawiam, pomocy. Cyk! O, cholera jasna. Dobra, zryw piaskowy was wszystkich pokona. Czy to jest jakieś wyzwanie walki? O, komary się teraz pojawiły. Ja widzę, że mogę tutaj w ogóle się w tej chwili dostać. Okej. God damn! Gdzie ja się teraz znalazłem? Ale to nadal nie jest ten cypelek, o który mi cały czas chodziło. O Jezus.
Jo! Prawie, prawie! Cholerne kolce. Mam wrażenie, że dam radę się tam dostać, tylko muszę to zrobić uważnie. O, proszę! Aj! Dobra, jestem tutaj. Co teraz? Co kurwa teraz? Jak się dostać tam? O! Dokładnie w ten sposób! Fuck me! Nie! Ori, dasz radę. Triple jump, byle nie w kolce. I mamy to! Okej! Okay. Ała, no musiał mnie jebnąć. Jeszcze eksplodował! Dawaj mi rudę. Gorlecka ruda, fantastycznie, ale to oznacza jedno. Tamten cypelek, za którym się chowa kamień, to jeszcze... A jeszcze muszę przekminić. Co ja mogę tutaj z nim fajnego zrobić? Ależ ten został pokonany straszliwie. Dobra, no jestem teraz pod wodą w wodnej krainie. Nie wiem, gdzie jest dźwignia, która mi, szczerze mówiąc, umożliwi otwarcie tego. Nigdzie jej tam nie widziałem ani nie znalazłem, a to ewidentnie były drzwi, do których potrzebna jest dźwignia. Więc sam nie wiem, ale nie będę chyba sobie tym głowy zaprzątał za bardzo teraz. Gdzieś tutaj była studnia do przepodróżowania, tylko muszę być poza wodą. Dobra, dobra, dobra. Lecimy. Wodna kraina nas wzywa. Nie, wydaje mi się, że tam też powinienem zdobyć wodny zryw. I ten wodny zryw już w ogóle da mi niesamowite kompendium moich ruchów, które będę mógł wykorzystywać do celów wszelakich. No dobra, tak tu ładnie, pięknie, miło. Teraz zdecydowanie mogę wykorzystać moje turbo umiejętności do wskakiwania w różne nowe pojebane miejsca. Na przykład tutaj do góry. Tylko potrzebuję sobie wybrać tego dynksa. Raz, dwa, trzy i do góry. I jeszcze raz i mamy teraz zamknięte za dźwignią kurwa coś. Ale hej, przynajmniej zaznaczyłem sobie na mapie, co tam się znajduje, to mi się podoba. Tam mamy też wyścig, do którego zdecydowanie dam radę się dobrać. Kamiur nowy. Wrogowie będą upuszczać więcej kul energii. Dobra, mam już podobne wcześniejsze, ale mnie tak bardzo nie interesuje. Tutaj mamy, widzę, finał wyścigu. A poza tym, no to co, płyniemy, ale teraz przynajmniej, ola boga. Nie mamy już w końcu nie mamy tego pieprzonego ograniczenia na cholerne. Czy ja mogę to zbejtować tak, żeby, o właśnie, zrobiło tak, a potem mnie puściło? O, pewnie tak! Ale nie, nie, dobra, wrócę tutaj, jak będę miał zryw, zrobię to ze zrywem. Płyniemy w takim razie. Tutaj poprzednio miałem zablokowaną ścieżkę, ale już nie mam dzięki magii tych całych wybuchowych roślin. Tutaj się mogę tak strzelić. Dobra, i to jest to miejsce. To jakże problematyczne miejsce, które poprzednio mi tak krwi napsuło. Okej. Okay. Ty, może w kolejnego bąbelka tutaj trafię. Dobra. Zobaczmy w takim razie, czy tutaj uda mi się... Nie, no, nie w ten sposób. Na pewno nie w ten sposób. Oj, Ori, proszę cię. Cyk! Dobra, jestem tutaj. Czy ja powinienem to mniej więcej wytimingować wraz z tym, jak tutaj lecą te bąbelki? Być może. Ha, 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 mamy to! Kurwa mać! Nie wierzę, mamy to! Pieprzone, kręcące się kraby. Ja wam dam. Teraz jestem mistrzem odbicia powietrznego, które sprawi, że wszyscy będziecie rypani. Rypani, jak mi się żywnie podoba. Dobra, rypani, ty jesteś u pani, tamten jest u pani. Dobra, czy ja dam radę w tego dupnąć w ogóle moją kulą ognistą? Nie, nie dam rady. Ale czegoś tam potrzebuję, pewnie muszę przygonić tą rybę tutaj, żeby w to się wpieprzyła. Albo ją przekierować po prostu, dam radę? Dam radę, cyk! I mamy bąbelki, dobra. Do góry wejdziemy, ale tutaj jeszcze jedna runka jest. A, naprawdę. O nie, chyba tutaj w tej chwili tego nie dosięgnę. Chociaż nie, przepraszam. Mogę wykorzystać tą rybę. Jariba, jariba, jariba. Ho! O kurwa, jak ona przyspiesza, kiedy tylko wylecić z wody. Niesamowite. Tutaj coś się kryje? Nie, prawie, prawie się kryje. Wydaje mi się, że jakimś wodnym zrywem dałbym radę sobie tam wyskoczyć, ale spróbujmy to zrobić w trochę prostszy sposób. Cyk, a ja robię tak, tak, tak i mamy to. Dobra, zajebiście. Nie wiem, czy to było skonfigurowane tak, żebym to zrobił teraz, ale zrobiłem to teraz i summa summarum jestem z siebie zadowolony. To mi jest chyba tutaj niepotrzebne, mam wrażenie, więc nie będę tego używał. Many trochę poproszę, podlecia się w sumie, bo jeszcze się to wszystko źle skończy. Ta cała skała opada! Dobra, potrzebuję tutaj bąbelka. Potrzebuję tego bąbelka wjuchnąć totalnie na prawą stronę, widzę. Proszę, jak ja już profesjonalista jestem w tej grze. Dobra, teraz szybko idę tutaj, a tutaj robię pyk i mamy kolejny runiczny kamień. Dobra, a tam jeszcze coś się kryje. A gdzie się kryjesz, pieprzony ty? Nic się przede mną nie ukryje. Jak tylko będę wiedział, jak się do ciebie dobrać, to się tam momentalnie dobiorę. Ale jeszcze nie wiem. Może kolejny bąbelek mi na przykład na to pytanie odpowie?
Dobra, tutaj do góry, cyk, 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 te triple jumpy, cholera. A jest dopiero OP opcja. No nie, nie, tu nie chodzi o wejście stąd. Może tam, nad tamtą runą na przykład. Tutaj wydaje mi się, jeszcze raz będę musiał zrobić bąbelkowe pchnięcie. Taką piękną nazwę tutaj ustaliłem na to. No, ta runka to bez większego problemu zdobyta. Dobra, chyba wrócimy sobie tutaj na dół. Pchniemy tego bąbla tutaj, wlecimy na górę. Przechopsamy się tutaj, pchniemy go jeszcze dalej. I jestem teraz tu, o nie! Fuck me! Dobra, dobra, Ori, jest! Zdobyłem wszystkie! Eszkere, jak to mawiają. Tam pewnie będzie przez piasek wodne wejście do tamtej całej, do tamtego skupiska małego blasku. Tutaj widzę, że mamy chyba start wyścigu. Aktywujmy piedestał. Nie muszę brać udziału w tym wyścigu, ale chyba za samo odkrycie go też... Nie, nie, chyba nie mam żadnej nagrody. Te wyścigi, te cholerne wyścigi. Jeżeli ja się podejmę tego po spożyciu alkoholu, to się to dla mnie dobrze nie skończy. Patrzcie, ile blasku, kurwa, bogactwo. Rozświetlę cały świat. Tutaj jeszcze raz bąbelka potrzebuję, ale jak ja mam tu wejść bez niego? Dobra, na razie skoro zebrałem te klucze runiczne, weźmy, wykorzystajmy to. Mogę wisząc w powietrzu to wrzucać nawet i trzymać się drzwi, kiedy te się otwierają. Dobra, lecimy przed siebie, badajmy najpierw te obszary, które mają drzewo mocy, tak jest. Proszę, widzicie? Raz mnie tylko opieprzyliście, zebrałem w sobie taką energię determinacji, że teraz wszystko idzie jak z płatka. Prawy bumper zryw pod wodą lub zrób go przy powierzchni, by wybić się w powietrze. I to rozumiem. Teraz w końcu mogę tutaj jakieś sensowne poruszanie się uskutecznić i zbierać ten blask. Nawet to mogę rozpieprzać bez użycia żadnych cholernych ryb. Wzium, wzium. Jedno za drugim. Jebać ryby. Tak jest. Zdecydowanie jebać te ryby. Uuu. Proszę, na tym mogę wylądować? Nie mogę, ale to nic! Na razie mogę się równie dobrze pobawić po prostu zrywaniem podwodnym. Tam mamy coś do zdobycia. Wow, o, patrzcie, jak można przewalczyć silny prąd, co? Okej, warte zapamiętania. Tutaj się chyba nic nie kryje, chociaż kto wie. Dup, coś kliknąłem! Coś się stanie. Otwierają się wrota. Ty, to może faktycznie tamte wrota na dole, za którymi się kryje kamień, też będą otwierane podwodnym przyciskiem. Jest taka opcja. Jest taka opcja. Gdzie ten bąbel tutaj w ogóle się blokuje? Czy ja go mogę? Oczywiście, że go mogę. Głupie pytanie. Cyk, frajerze, i do widzenia. Umierasz we wodzie, a te dinksy moje. Dobra, tutaj widzę, że też damy radę coś zrobić, tylko musimy wykorzystać bąbla tego. Dobra. Leć, bąbelku. Bąbelku, ty mój, tu wyląduje. Nie, nie wyląduje? Ha, dobra, to inaczej w takim razie. To mogę sobie dupnąć, to się może przydać. Czy ja tutaj wlecę? Wlecę tak po prostu, oczywiście. To może robimy cyk. On tam się wtedy zablokuje na tamtym drzewie. Muszę to przetestować, czy on się tam zablokuje. Bo jak się tam zablokuje, to będę mógł ten fakt wykorzystać. Tak, zablokuje się, okej. Chyba jak tam polecę wtedy... Ty, potrzebuję dwóch bombli w takim razie. Okej, jestem teraz tu, cyk, i jestem tutaj, zajebiście. Nie wiem, co to mi ma teraz dać, szczerze mówiąc. Ale temu zrobię taki trik, oła! Dobra, żebym tu nie poginął jak debil. Cholera, jeszcze jeden pieprzony bombel mi tu jest potrzebny? Jezus Maria. No dobra, okej, to inaczej w takim razie. Potrzebuję jednego zablokowanego na drzewie, bo on tam nie pęknie, to jest taki plus. On tam sobie będzie grzecznie czekał, aż ja się za jego pomocą wybiję. A tutaj może potrzebuję takiego lekkiego pchnięcia, ale też nie dam rady za bardzo tego zrobić. Bong, 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 robię tak, może gdzieś tam u góry? Jak ja mam się tam dostać? A, przepraszam, zapomniałem, że mam to! Hehehe. Dobra, i z użyciem tego to już panie, robimy tutaj cuda. Cyk! I mamy to. Tutaj lecimy na dół. No i co? Chyba nic więcej tutaj już do roboty nie mam. Wydaje mi się, że ogołociłem to miejsce jak tylko mogłem. Mogę się cofnąć co najwyżej i zobaczyć, czy dam radę tam właśnie przy tej rudzie jeszcze coś zebrać. Ten bąbelek w ogóle idealnie mi się podłożył tutaj. Więc zajebiste bailando. Dobra, ale nadal... A ty! Znowu zapomniałem, że... Przecież teraz moja jakby wertykalny mój movement jest niesamowicie rozszerzony przez to, że mam tu takie podbicie. O Jezus, co to kurwa jest? Jakieś dziwne coś!
Mogę teraz wskoczyć na naprawdę niesamowite wysokości dzięki tym wyrzucanym przeze mnie dynksom. Dobra, tutaj ryba w pizdu. Ryba w pizdu. O cholera, nie aż tak w pizdu jakbym chciał, ale rybę w rybę. Dobra, ryba w rybę nie podziałało, ale to nic. Tu jeszcze mamy trochę tego blasku, blasku. Dwie sztuki tam, co prawda niewiele, ale... ale nieważne. Tutaj mamy jakieś te ciekawe rzeczy do popodnoszenia. Tak mi się wydaje przynajmniej. Przez to się za bardzo nie przebije. Ale dobra. Tutaj muszę chyba... wymanewrować się tymi bąbelkami, co? Dobra, tego mogę dotknąć. I cyk, jestem tutaj. Tylko co teraz? A dobra, tu się mogę znowu podbić. Raz, dwa, trzy, pyk. I dotknę sobie tego. Spadnę teraz w dół. Co to jest? Aha, tu dostanę rybę. Rybę, no dobra, tylko co ja mam z tą rybą zrobić? Co ona mi da radę niby otworzyć? To jest moje pytanie. Nie wiem. Podlećmy na razie do góry, może to mi da jakąś odpowiedź na moje pytania. Cyk, cyk, cyk. O Jezus, Panie. Okej, okay, mogę teraz tutaj wleźć. Tylko po co? Po co? Co się tu znajduje? No poza tym, że oczywiście jacyś przeciwnicy mi tutaj będą latali i mnie wkurwiali. Tutaj mogę się przyczepić. Cyk, cyk, cyk. I otwieram to. Ty mnie nie denerwuj nawet. Woo! No, no chodź, atakuj, suko. Aha, bo ty strzelasz, no tak. Okej, okay, załatwiony. Trochę sobie życia odnowy na wszelki. Many mam tak w pizdu. Co mi to otworzy? Teraz właśnie ta ryba pewnie będzie miała tu znaczenie. Albo i nie. A tam mam po prostu fragment energii. Okej, okay. Nie wiem w sumie do czego mi ta ryba potrzebna. Nie widzę tam niczego. A może tutaj na przykład to mi da dostęp? Ty. Warte sprawdzenia. O Jezus, a jak mam stąd wyjść? O nie, nie tak, nie tak. Tak długo już nie zginąłem od takich frajerskich rzeczy jak kolce. Głównie dzięki temu, że mam teraz tak dużo życia. No i bailando. Ogniwe energii. I już to było drugie z dwóch. Jak miło. Dobra, to teraz czas w takim razie zobaczyć. Weź na dół. O, na dół, Ori. Nie odbijaj się. Czy tutaj... Tak, to mi da dostęp do blasku, jeżeli tą rybę tam poprowadzę. No to spróbujmy w takim razie, no. Co mi szkodzi? Tylko muszę tutaj jeszcze odpowiednio się nawybijać na tych bąblach. Na odpowiednią wysokość. No cholera jasna, wszystkie omijam tak profesjonalnie. I albo je niszczę, to też jest... Tak, to jest moja kurna zdolność. Dobra, słuchajcie, tutaj potrzebuję tego. Teraz idę tak. To mogę wybić w powietrze. Uderzyć przez to w to niebieskie. Tą rybę tutaj wciągnąć. Chodź, riba, riba, riba. Chodź, riba, riba. Dobra, ona niszczy te. I teraz ona jest tu, a ja robię tak. I tak. Garym. 200 blasku, 4200 już w tej chwili mam. To jest zajebiście duża ilość. Jara mnie to. No ale dobra. Na razie mamy ważniejsze rzeczy do roboty. Tamtędy mogę wrócić, ale tutaj mamy tego ognika. Chociaż wiecie co, jak już jesteśmy w tej wodnej krainie, obczajmy inne wodne rzeczy, które tutaj można zrobić. Ty, tam byłem? Byłem? Tak. Tutaj przeszedłem przez te drzwi, okej. Okay. Mamy tam dalszą część, tam jeszcze jakiś moki widziałem się znajduje. Tutaj moki ciumoki, jak to mawiają. Znaczy, ja tak mawiam, nieważne. Tutaj w sumie robię tak, tak i jestem dalej. Co się tutaj przed nami kryje? Znowu jakieś te dingolce, które trzeba dotknąć, żeby je poruszyć. Co się teraz stało? Może muszę jednego i drugiego dotknąć? Ty, panie, chyba tak. Gdzie jest ostatni? Otworzyło się coś? Tak, mamy teraz tą rybę pieprzoną. Tam leć! Yeah, boy! Otwarte. Ała! Ten wodny zryw jest zbyt potężny. Dobra, wydaje mi się, że teraz jak zrobię tak... Nie, to jest takie trochę... Aż za mocne. Dobra, czekajcie. Tutaj mamy lasso. Jo! Dawaj tym lasem pieprzonym. Tu jest kamień jakiś. A, ogniwo energii. Zajebiście dużo mam tej energii. Jeżeli tylko będę chociaż trochę uważnie grał, to życia prędko nie stracę. Nie wiem tylko po co mi ta ryba ostatecznie tutaj była. Czy ona tylko do zrobienia tego skrótu służyła? Jakoś tak nie wydaje mi się. Czy to jest kolejna zagadka? Która mnie wpuści tutaj? W jakiej ja to kolejności mam w ogóle dziabać? Ała! Rybo pieprzona. Dobra, bo widzicie, to wydaje różne dźwięki. O, coś się stało. Coś się kurwa dzieje. Ło!
Uszczknęło dużo wody! Oj, czyżbym teraz mógł tu przejść? Oczywiście, no dobra. Czyli po prostu najzwyczajniej w świecie chodziło o to, żeby tego dużo tutaj było. Dużo ograne. A tą rybę dam radę teraz tam jakby wystrzelić w pizdu? Tam jest coś fioletowego do rozwalenia. Czy ja trafiłem? Nie. Prawie, prawie trafiłem. Ała! Nie denerwuj mnie. Tam! Weź rozwal to, co chcę rozwalić. Okej, okay, tu mamy tą rybę, ale wątpisz, bo nadała radę tak polecieć, a może teraz będę musiał sobie tą wodę tu napełnić na przykład. Kto wie? Tutaj mi się cuda kryją. 100 blasku. Zajebiście. Bogaty jestem jak cholera teraz. Tam mamy jakiegoś mokiego. Nie jestem pewien, czy ja dam radę tutaj wejść w tej chwili. Bo tutaj tego nie rozwalę w ten sposób. Nie, tutaj musi być coś fioletowego. Ta ryba jest fioletowa. Ta, ciekaw jestem, czy ja dałbym radę zrobić taki trik. Wrzucić tą rybę tutaj i teraz jeszcze raz tam. I teraz, kurwa, jakoś tak? Prawie, prawie, ty. Ja myślę, że o to może chodzić. Może albo tą drugą rybę na przykład mógłbym wyrzucić. Chociaż nie, tam chyba nie dam rady. I cyk! Mam to! O Jezus Maria, ja to jednak jestem zajebisty. Dzisiaj mi idzie naprawdę dobrze. Aż to jest podejrzane. To oznacza, że kolejny odcinek, który będę nagrywał, będzie mi szło totalnie chujowo. Ale to zrobiłem. Tutaj jeszcze mamy jakiegoś mokiego. Weźmy sobie takie raczej bezpieczne opadanie od palmy. Pogadajmy z nim. Czego on tutaj chce? To jest ten, co łowi ryby. Ja mu mogę jakoś pomóc? Cii, nie ruszaj się, przestraszysz ryby. Aha, on potrzebuje jakiejś rzeczy do tego łowienia. To mi nie pomoże za bardzo. Ale tutaj, proszę państwa, mamy tą gorlecką rudę schowaną w sumie w taki sposób, że ja już teraz mogę chyba się tam dostać, nie? Tak jest. Potrzebne mi tylko było to mocne podbicie. Jezus Maria, już mam tyle tutaj opcji poruszania się, tyle umiejętności. Gorlecka ruda, fantastycznie. Tutaj? No jeszcze tu jest miejsce na umiejkę. Tu i tu. Jezus Maria, trochę jeszcze tego chyba będzie. Dobra, te rzeczy sobie pozbieramy, kiedy będzie na to czas. A na razie właśnie potrzebujemy iść w ważniejsze miejsca, czyli tam, gdzie poprzednio nie podołałem, teraz już podołam. Odnowę sobie wszystko, grę zapiszę. Tak na wszelki. Teraz mogę w końcu konkurować z tymi pieprzonymi mątwami cholernymi. A, większe obrażenia chyba zadaje mój zryw tutaj. Tak. Tutaj muszę dopłynąć. Mogę to zrobić w sumie pod wodą teraz chyba. Jak mnie puści. Wziął mi do góry i zryw jeszcze jeden w powietrzu. Fantastycznie. Przepłynę tędy? Tak jest! I teraz ten blask mogę zebrać! O, jak miło! Dobra, supcio. Supi! Supi, supi, dzia! O kurwa! Co się stało? Zwiksowałem Matrixa! Ewidentnie! Dobra, ryby umierają, bąbelki umierają i teraz w końcu pokonam tą jedną przeszkodę, która mnie pokonała przedtem. Czyli te cholerne kamienie tutaj. Tutaj coś jeszcze było? Nie. Cyk, cyk, cyk! I jesteśmy po drugiej stronie. Ta jedna drobna rzecz, której mi tak brakowało, teraz w końcu jest w moim posiadaniu. Coś mnie tu... Ała! Będzie biło, goniło. Tak, ale nie są to, jakieś super groźne rzeczy. Mamy kolejną fontannę. Dziękuję, to jest nagroda za to, że tutaj dotarłem. Dobra, tutaj widzę, mogę jeszcze zrobić... Ojej! Taki trik. Ty, czy tym się da rzucić jakoś tak, jakby mam wrażenie, nie do końca? Muszę po trochę mniejszej chyba... Ała! Jak ja tam mam wleść? Muszę tym jakoś specyficznie chyba rzucić. Okej? Okay. No bo blask taki malutki, ale wiecie co, jak mogę to sobie zbiorę, nie? Dobra, tutaj mamy jeszcze to, ale ała! O Jezus, to takie niebezpieczne! Rytualnie niebezpieczne! Z wody w piasek, z piachy w wodę! Zajebiste rzeczy się teraz dzieją, naprawdę. Teraz poruszanie się po świecie tej gry to jest czysta przyjemność. Jak mam tyle opcji tutaj różnych dynksów, które mogę robić. Dobra, co my tutaj mamy? Mogę zrobić tak, tak, tędy gdzieś dojdę? Nie, wydaje się być to zamknięte. No dobra, to będzie tutaj gdzieś pan Ognik chyba, nie? Siema Moki, coś jest nie tak z kwolokiem, pośpiesz się, pospiesz się. O cholera jasna. Co jest nie tak z kwolokiem? Odjebało mu od sławy pewnie. Oto on, siła lasu, kwolok go znalazł. Dobrze, no to chyba dobrze, kwolok to nasz ziomek. Też teraz tak dość żabio się zachowuje. Kwoloku, ulecz duszka, to twoje zadanie. Jebany, czemu żeś to zrobił? Czemu, dobra, okej, okay, coś jest nie tak, coś go spaczyło jak nic.
Oj, zdecydowanie coś go spaczyło. To znowu te cholerne mątwy z Crysisa. Ja pierdolę, wiedziałem, że ich nie pokonaliśmy do końca. Fuck me! To go chyba kontroluje. O Jezus Maria. Dobra, to teraz już wiem chyba. Ała! Gdzie będę musiał iść, co? O Jezus! Fuck! No dobra, spieprzyłem to. Tak, umrę jak tylko on mnie wyprzedzi. No dobra. Wiem co robić, ale trochę znowu tutaj cierpiałem na syndrom robienia rzeczy za szybko. Teraz. Dobra, chyba nie powinienem aż tak zrywu używać. Mam wrażenie, że to nie jest zaplanowane, żeby tutaj zryw był używany. Dobra, na spokojnie, na spokojnie. Cyk, tutaj jest. Tutaj akurat zryw był mi potrzebny. Dobra, lecimy powoli. Nie mówię tutaj nic, bo de facto skupiam się na tym, żeby robić to, co jest w tej chwili konieczne do robienia. O, mana, czy... Co się dzieje? Mamy walkę z bossem! No chyba jaja sobie robicie. O ja pierdolę, ty, czekajcie, to jakie umiejętności mi się przydadzą? Ten rzut, ten ognik? Chyba iskra najlepiej. Wow, halo, jebany, kwoloku, ja nie chcę cię bić! Dobra, mam nadzieję, że my go tylko oczyścimy w jakiś sposób specyficzny. Ała, ała, nie wiem co robić. Przeciwnicy przychodzą? Nie, to kamienie! Ała, dobra, muszę uważać, gdzie przychodzę. Pieprzone macki, mogę coś z nimi robić? Chyba nie. Ała! Ale mi przyjebał. Dobra, ja go mogę bić tutaj w miarę swobodnie. Mogę też strzelać, ale strzelanie zabiera manę. To jest taki minus, ale to mogę odwrócić w jego stronę. O, to mu ładnie przyjebało. Dobrze, o to chodziło. Przykro mi, Kwoloku, ja naprawdę nie chcę, ale no jestem teraz taki trochę zmuszony do tego, bo mnie chcesz zajebać. O Jezus Maria, wielką dziurę zrobił. O, chciałem się uleczyć. Dobra, panie Kwoloku, mogę cię tutaj tak cyk, 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 cyk w powietrzu i cyk, cyk, cyk. Dobra, nie mogę też w niego włazić za bardzo, widzę. Co on odpierdala? Woda teraz, co? Jak ja mam z tobą walczyć teraz? Chyba muszę po prostu na razie się skupić na unikaniu. O, tym strzelę w ciebie, frajerze. Nie pokonasz mnie, wiem co mam robić. Mój cel jest jasny. O kurwa, co teraz? Dobra, tutaj muszę po prostu prąd zwalczyć. Szkoda, że nie mogę mu tam wstrzelić niczego do środka. Nie, proszę nie interpretować tego w żaden erotyczny sposób. Dobra, Jęzora omijam. A będę robił te zrywy, to będzie dobrze. To ma wielkie łapy! Jezus Maria, co spaczenie zrobiło z moim ziomeczkiem Kwolokiem? Czy on mnie może tym walnąć? Czy on próbuje mnie tym walnąć? O, kolejne ryby! Cyk! O Jezus Maria, oczywiście, że mnie wybiło w drugą stronę. Niestety, minus jest taki, że pod wodą nie mam się jak uleczyć, więc muszę uważać. Metodycznie tutaj klikać tego dingsa, żeby walczyć z tym prądem. Wejrzę z tą wodą, wydupca już! Co to jest? Zdobyłem tę manę, ale co mi teraz po tym? A, oczywiście, cały ten ślad mnie bije, fioletowy. Nie. No atakuj, dawaj. Nie znam jego patternu, tak ani trochę. O Jezus Maria, jak on mi tu napluje, muszę uważać. Aj! Dobra, jest okej, jest okej. Naprawdę chciałbym móc się uleczyć, ale za bardzo nie mam takiej możliwości. Ała! O, mam strasznie mało życia. Chyba muszę bardziej przy powierzchni się teraz trzymać. Chciałbym się uleczyć, gro. Mogę na ścianie? Nie mogę na ścianie. Okej. Okay. Trudno się mówi. Muszę jakoś to przeżyć. Dobra, jedyny sposób na zadawanie mu obecnie obrażeń to jest puszczanie tych jego ryb w jego stronę. Nie mogę go bić obecnie. Z łuku też strzelać nie mogę niestety. Ajajajajaj. O Jezus Maria. Fak, fak, fak. Ajajaj. Dobra, ciągle te same odgłosy wydaje. Fak, fak, fak i ajajaj. Ale takie są moje w tej chwili przemyślenia. Zrywy mnie tutaj uratują. Ja... Dobra, dużo tego fioletowego. Ale jest okej. Czy ja mogę coś zrobić? Mogę go tak bić. Okej, chyba. Nie, umarłem. Okej, gdzie mam checkpoint? Od samego początku? Tak, od samego początku. No chyba, żeście zwariowali, no. No zwariowali. Ała, nie denerwuj mnie. Tym jęzorem. Cyk, 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 cyk. Proszę, jak go napierdalam. Jeden. Jeszcze raz poproszę, dawaj. Czekam. Ała, no zrobiłem tu zryw. A on jeszcze jakieś fale uderzeniowe puszcza. Leczenie, szybko. Pieprzony. Jeszcze kamienie, spoko! Nawet nie mogę się od nich odbić w żaden sposób niestety. Dobra, idę na lewo. Nie podoba mi się ta pozycja. A masz! Leczenie? No, przyda się tak czy siak. O! Prosto w pysk. Dobra.
Za chwileczkę będziemy mieli ten wodny segment. Ja się naprawdę zastanawiam, kiedy ja tam mam jakąś sensowną okazję, żeby go atakować. No uniknąłem tego, gro, nie oszukuj mnie. No zadaję mu te obrażenia. Mniej będzie do roboty w wodzie. No i się zaczyna. Dobra, typiarzu. Nie, to chyba bardziej zabiera mi życie, niż rani w jakikolwiek sposób jego. Okej, rybo. Kurwa mać, no. Nie trafiłem w te całe kolce tym? A tu jestem w szoku trochę. Dobra, kwoloku, jak mam się z tobą bić? Kiedy nawet nie chcę się z tobą bić. Tym go trafiłem, ale prosto w kolce! Widzisz, te ryby muszą być gdzie indziej, jeżeli ja mam w niego strzelać. Muszę się specjalnie pod to ustawiać chyba. Najlepszy pomysł. Nie, 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 wąs fioletowym. Nieprzyjemny bardzo jest ten tusz. Mogę zrobić w sumie tak. To też jest jakaś opcja na bicie go. Wyskoczyć z wody. Dobra, teraz to nie ma co wyskakiwać z wody. On tam taką łapę wystawia, dobra. Ewidentnie chodzi o to, żeby tutaj wyskakiwać z wody i w niego na przykład strzelać. Ała! Unikając jednocześnie pieprzonych obrażeń. Dobra, puszczaj te ryby. Ryby, wiem jak mogą cię pokonać twoje ryby. Aj, no i wjechałem kurwa w jedną z tych ryb, super. W sumie najlepiej by było, jakby on tym fioletem do mnie strzelał, kiedy sam byłby w powietrzu. Wiecie, o co chodzi? O nie, te kamienie też są nieprzyjemne, wielce nieprzyjemne. O Jezus Maria, rybo! Bądź po mojej stronie, rybo. I umieram zaraz, mam pół kawałeczka życia. Dobra, walczymy znowu z prądem. Nie mam jak się uleczyć pod wodą, to jest kurna najgorsze niestety. Oj, mnie zabił. Jesus! Jak długo ja będę z tym typiarzem walczył? Jaja sobie robicie... Potężny jest. Może zamiast... Dobra, zrywy i ucieczki. Ej, nie zauważyłem tego. Powiem wam tak, no, jeżeli tylko nie będę jak debil tracił życia w tej sekwencji, która jest na ziemi, to naprawdę coś tutaj dam radę zdziałać. Ale nie mogę tracić życia jak debil w sekwencji naziemnej, kiedy ona jest zdecydowanie prostsza. Napierdalam z tego łuku jak tylko mogę. Ale on tutaj wszędzie mnie kurwa bić chce. Te łapy wychodzą tu i tam. Dobra, leczenie, jak najwięcej leczenia. Żeby pod wodę zejść z pełnym życiem najlepiej. Many tutaj trochę tracę, co prawda, i ledwo go trafiam, ale to nic, będzie dobrze. Dobra, schodzimy pod wodę w takim razie. Fajnie, dobrze zaprojektowana jest ta walka mimo wszystko, mam wrażenie. Dobra, typie, nie denerwuj mnie nawet. Oho, walczymy z prądem. Mam w miarę dużo życia, jeżeli tego tylko jakoś dokumentnie teraz nie spieprzę, to będzie dobrze. To nie jest taka zła taktyka, muszę przyznać. To dużo zrywów, wodnych i podwodnych, jest mi potrzebne. I unikanie tych kamieni, strzelanie w niego tymi rybami. Oła! Weź mnie tym językiem, nie dotykaj. Pedofilu, Ori jest małym dzieciaczkiem. Co ty mu robisz? Tak, wydaje mi się, że dokładnie o to chodzi z tymi iskrami całymi. Okej, chowam się pod wodę, wzlatuję, strzelam. Gdzie są ryby? Ryby są najlepsze. Dobra, pod wodę, do wody, strzelam. Okej. Gdzie są te ryby twoje? Pokaż mi swoje ryby. I towary najlepiej też. Sprzedaż mi coś, mam nadzieję, później fajnego. Takiego opłacalny deal poproszę. Ma już mało życia, ja mam życia dużo. Mana mi się tutaj przyda. Okej, do wody i pod wodę. To jest dobra taktyka. Moim zrywem mogę się szybko we wodzie znaleźć, a nie tylko z niej szybko wyskakiwać. Okej, dobra. Nie jest źle, muszę przyznać. Ten fiolet mnie tutaj będzie trochę denerwował. Zaraz go będę miał. Tylko mnie tutaj strasznie teraz zdenerwować chce. Dobra, żabo, to nie jest ryba, to jest żaba. Okej. Kapeczka życia mu została. Mam cię. Mam go, jest! Dobrze zrobione. Jesus, cholerna iskra. Dobrze, że rozkminiłem, cholera, no przypomniałem sobie, że faktycznie niedawno dostałem tę umiejętność, więc to musi być coś z tym, ale on porwał kwoloka! Jebany frajer! Chodź tutaj, gdzie jest mój kolega? Nie ma kolegi. Idziemy po lianach do góry, dobra, ale to za chwileczkę jest jakby koniec lokacji, to musi być tutaj. Kwoloku! Mam nadzieję, że wszystko tam w porządku u ciebie, że wiesz, szafa gra, rodzinka zdrowa. Weźże rozpierdol tą rytę, dobrze, pokonał go. To mi się podobuje. O! Proszę bardzo, atramentowe potwory. Gdzie to były? W jakiej grze? Coś mi się, z czymś mi się to kojarzy. Prey?
Twoje światło płonie, mój mały. Sile lasu już nic nie grozi. Być może nie zdołamy odwrócić wszystkich wyrządzonych szkód, ale wciąż możemy dać Niven drugą szansę. Cudownie. Znajdź ogniki, połącz je, znów stało się całością. A Moki? No i co z tym Moki? Opiekuj się nimi. O nie, on umiera chyba. Opiekuj się tą krainą. Być może jesteś jedynym, który to potrafi. Nie! Kwolok chyba nie przeżyje tego starcia. Kazał nam się Moki opiekować. On to wcześniej robił. Jezus Maria, czemu tyle ofiar na naszej ścieżce musi zawsze być obecnych? Ale udało się, jest ognik, uratowaliśmy kolejnego. Myślę, że Kwolok jest gotowy na poświęcenia, jeżeli wie, że doprowadzi to do uratowania tego miejsca. Maksymalne poziomy zdrowia i energii zwiększone. No. No zrobiliśmy, kurde, dobrą robotę. Walka z bossem rozpykana profesjonalnie. To mi się podoba. Mamy tutaj jeszcze chyba jakieś miejsca do przebadania. Wydaje mi się, że po tej, na tej trasie walki z bossem coś się mogło tutaj znajdować ciekawego. Weź won ode mnie, zostawcie mnie w spokoju. Co ja wam zrobiłem najlepszego? Kurwa, las uratowałem, a wy mnie tylko gryźć chcecie. Do wody. O kurwa, ile tych ryb tu jest. Dobra, do góry, cyk, cyk, cyk. Czegoś tutaj nie obadałem w jednym miejscu. Ja czuję, że tutaj gra chce ukryć przede mną jakieś dobre rzeczy. Uś! Proszę bardzo, jaka moc. Tak, tak, tak. Ja sobie chcę to przebadać. Nie wiem, czy tu coś jest, ale na wszelki wypadek i tak chcę tutaj przyjść. Tutaj jest jakieś miejsce, w którym w ogóle nie byłem. No i jest tu, kurwa, Gorlecka Ruda. Ale jak ja mam się do niej dobrać? Oto jest pytanie. Tutaj może to drzewo jakoś dam radę w dół. Ała! Jezus Maria, ten fioletowy jest jakiś pojebany. I to tak straszliwie. Na ziemię, frajerze, i umieraj. Ha, okej. Okay. Ty, a może po prostu dam radę... Nie, do tego nie wejdę. Tutaj nie, się nie przebiję. Jakoś tutaj musi dać się wejść. No nie ma opcji, żeby było, że nie. Wiecie, o co chodzi. Cyk, frajerze, prosto w ścianę. Ty, może młotem dam radę tutaj coś zrobić? Trochę wątpię. On, bo ten żabor, to miejsce generalnie, on chyba to drzewo powalił, więc ja nie wiem, czy jest jakiś sposób, żeby to przywrócić? Żeby to z powrotem mogło stać w takiej pozycji, w jakiej stało wcześniej? Może stąd mogę to pierdolnąć na przykład? No nie, no nie, no nie, no nie, no nie mam normalnie pojęcia, no. A może jakoś z lewej tutaj da się do tego dobrać? Uuu, proszę bardzo, rozkminione, a jednak dołem trzeba było. Widzicie, już tutaj gra leci po prostu w kuja, ponieważ wymaga od nas połączenia umiejętności z dwóch różnych krain, żeby się do tego dobrać. Ale na szczęście najpierw poszedłem do piasku. Oczywiście, że się tutaj nie wyrobiłem, bo po co? Ty pieprzona rybo, zdychaj! Dobra, tutaj muszę szybko działać najlepiej. Leć, Ori, bo nie zdążymy! Te witki się za szybko zamykają! O, fuck no! Dobra, muszę się tutaj wyrobić, jeżeli to ma być ostatnia rzecz, którą dzisiaj zrobię w tym odcinku. Pewnie będzie. Jest, dobrze, zdążyłem tutaj. To jest wyjście moje. Fantastycznie! I Gorlecka Ruda jest nasza. Nie wiem, co ja tam mam jeszcze w ogóle do zrobienia za tą rudę, ale cokolwiek to jest, bardzo chętnie to wykonam. Idealnie. No dobra, moi drodzy, wodna kraina w dużej mierze została przez nas ukończona. Tam mam jeszcze troszeczkę szarego terenu, chętnie bym poszedł i zobaczył, co tam się dzieje. Jesteśmy naprawdę bogaci i na początku kolejnego odcinka niewątpliwie trzeba będzie coś z tą walutą zrobić. Weź mnie, nie denerwuj. Tyle tych przeciwników tutaj jest, a każdy jest frajerski. O, patrzcie, jak oni szybko umierają. Niesamowite. Ała, ała! Dobra, żartowałem. To jest ultimate sposób, żeby ci nikt nigdy w pierdolu nie spuścił. Mówisz? Żartowałem! To jest to miejsce, którego ja przedtem nie obadałem. Chyba tak. To mogę pewnie... Uś! Dokładnie, moim zrywem rozwalić. O, tutaj mogłem przedtem w troszeczkę łatwiejszy sposób to zdobyć po prostu zrywem wyskakując. Ale poza tym... Kurde, no rozpykane!
Nie wiem, co tutaj się jeszcze może znajdować w tej podwodnej krainie, co ja powinienem sobie zebrać, ale obecnie chyba takiej rzeczy tu nie widzę. Do wody, frajerze, i umierasz. Farmię ten blask jak pojebany, szczerze mówiąc. Raz, dwa, trzy i na ziemię. To mnie jeszcze jebło? No teraz mnie jebło. Tutaj ewentualnie jedna ostatnia rzecz, jaką mogę zrobić. Tutaj jeden potrzebuje rady Kwoloka. Dowiedzcie, gdzie jest Kwolok. O nie, on będzie smutny, jak mu powiemy, gdzie jest Kwolok, bo Kwoloka już nie ma. To mogę zdobyć teraz, bo tutaj potrzebny był zryw. No generalnie powiem wam, ta walka byłaby dłuższa, gdyby nie upgrade do damage'u, który zebrałem poprzednim razem. Teraz tutaj na pewno kolejny odcinek zaczniemy w tym miejscu i będziemy musieli zdecydowanie sobie trochę tego blasku wydać. Czy to upgrade'y kamieni, mi to by się przydało jeszcze udać do tej drugiej arenki, która jest do zrobienia. Ona jest tutaj. Ja jej nie ukończyłem, tak mi się wydaje, bo się nie świeci. Będę miał jeszcze więcej miejsca na kamienie. Teraz mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Wiem, że można mieć chyba osiem. Tak więc wtedy można buildy robić srogie i dużo kamieni też nie znalazłem. Więc kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że się wam podobał. Jeżeli tak, zostawcie lajka. Ja uciekam. Pa, pa.